Dzień dobry. Szanowni Państwo, witam serdecznie wszystkich zebranych na uroczystości związane ze Światowym Dniem Zespołu Downa. Przypada na dzień 21 marca, znaczy dzisiaj. Światowy Dzień Zespołu Downa i cieszę się, że możemy w nowym budynku MCK-u się spotkać z tego powodu, żeby uwrażliwiać nasze społeczeństwo na tak trudny temat, jakim jest niepełnosprawność, żebyśmy z jednej strony mogli wejść do tego normalnego świata, a ten świat, żeby nas zaakceptował. Żebyśmy się nie bali, że niepełnosprawnością można się zarazić, żeby to stało się normalne. Plan dzisiejszego spotkania przedstawia się następująco. Prezes Towarzystwa Walki z Kalectwem, dr Sylwester Nowak, przedstawi informacje związane ze zespołem Downa. Po tym wystąpieniu nastąpi projekcja filmów Downtown, Miasta Downów, reżyserii Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego oraz filmu 21 reżyserii Krzysztofa Nowickiego o osobach z zespołem Downa mieszkających w Bydgoszczy. Na zakończenie zaprosimy zainteresowanych do wzięcia udziału w warsztatach teatralno-plastycznych. Złapiemy się wszyscy za rękę i ja puszczę tak zwaną iskierkę przyjaźni. To jest taka bardzo zagadkowa rzecz, którą puszczę tutaj do ciebie. Wcisnę ci rękę, a ty przekażesz dalej taką iskierkę. Thank you.